Siemanko, znajdujemy się w Szczecinie na Baja Poland. Robimy teraz przygotowania, aparaty, kamery, baterie, wszystko szykujemy. Dzisiaj mamy tylko chyba odbiory techniczne, jak dobrze pamiętam, i prolog. Że dużo się nie będzie działo, wszystko dopiero wieczorem. W kilku nagraniach tak naprawdę zobaczycie trochę od kuchni, jak to wygląda. Nasze jazdy, kręcenie, zdjęcia. Zobaczycie, co się dzieje i tak naprawdę realnie. Nie sam efekt końcowy w postaci krótkiego filmu, a jak się to odbywa, jak się dzieje wszystko mniej więcej po kolei. Co robimy, jak się wygłupiamy. Na Szczecin marsz! Na Berlin! Jak kręcimy, także to może być nie dla wszystkich do obejrzenia. Pozdrawiamy i oglądajcie nasze filmiki. Dobra, cisza proszę wszyscy. Jedziesz! To robimy gorące jak diabli. Padliśmy na radosny pomysł. Idziemy na lody. Idziemy na lody. Tak po prostu. Tak po prostu. Dobra, to chodź. Czekaj, a jest utytłane jak? To by burzy nie było. To co, jemy lody? No jemy. Zdrowie. Ja dostałem dwa. Czerba, a co? Pepia. Zabezpieczny weekend władził. Jachu, kurde! Polka, Polka! Jemy pizzę. Ula Lusiu. Bo coś trzeba robić w życiu, nie? Jemy pizzę. A zaraz jedziemy kręcić. Jedziemy na prolog. Jesteśmy po starcie honorowym. Jesteśmy po prologu. Teraz szybki montaż trzech filmów i paru zdjęć. I zaraz lecimy do Drawska. Mamy chyba koło, nie wiem ile do Drawska. Planujemy być pewnie na koło pierwszą w Drawsku, a jutro od 7 na poligon. Cześć. Jesteśmy na poligonie w Drawsku od samego rana, jesteśmy wypoczęci, pełni energii i czekamy teraz na najlepszy zakręt. Zaraz zobaczycie dlaczego. Jesteśmy w piochu! Ale... O, to nagram aparat jak wygląda jeden. O, tak wygląda, już jest tutaj pięknie. Cały? Cały. Alusia plecy jeszcze nagram. Tutaj. O. Tam zrobimy przybliżenie, tam gdzie się z Bartunia. A ten aparat ma tu jeszcze zostać dzisiaj przez pół dnia. Razem z Alusią. Bartunia, pomachaj! Ma być realnie i od kuchni, więc mówię realnie jak jest. Siedzimy w jakimś pioku. Czekamy na japę aktualnie. Za ile będzie, nie wiem. Bo mi nie działa internet. W grajdołku. Się kurzy. Jaki jest sposób, żeby się nie kurzyło? Znaczy, żeby się kurzyło, ale żeby ciebie nie kurzyło. Jak to, żeby mnie kurzyło? Stać od drugiej strony wiatru. A jak wiatr jest w drugą stronę? Wtedy jest przechlapany. Jak żyć? Masakra. Kto to będzie prał?
Sytuacja wygląda tak, jesteśmy po pierwszej miejscówce na drugim OS-ie w Drawsku. Jedziemy dalej. Pokaż pięknego Sangyeonga. Sangyeonga. Martunio, pomachaj. Jest bardzo dużo kurzy się, ale damy radę, bo jak nie my, to kto? To jest to nie ten samochód. Bo tak nie miało być. To nie jest Przygoński. Możesz to powtórzyć? To nie był Przygoński. A widzisz. Słuchajcie, od jakiegoś czasu ten bydlak japa próbuje mnie przejechać. Dzisiaj już nawet mu się prawie udało. Tym razem będę mądrzejszy. Wlazłem sobie na taką górkę i mam nadzieję, że tutaj już do mnie nie podjedzie. Na pewno nie podjedzie. I tak oto z Bartuniem jesteśmy teraz w burzy piaskowej. Alek, wstawaj! Co jest? Dziewiątka zaraz jedzie. No dobra. Dawaj aparat! Masz! Dawaj! Widać nas dwóch? Nie wiem, czy nas widać dwóch. Mamy brudne okulary. Na dzisiaj chyba skończyliśmy realizację materiału dla Japy i Waltera. Teraz chyba. Zaznaczamy, że chyba. Zaznaczamy, że chyba, bo poligon w Drawsku jest... Ale poszedł. Nieprzewidywalny. Kończymy dzień na poligonie w Drawsku. Wracamy do Szczecina. Na Szczecin marsz! Na Berlin! Dopiero zrobiliśmy kawę i nie mamy planu dalej to robić. Nawet we Wronkach mnie tak wcześniej nie budzili. Cieraj to chyba zbyt duże słowo, będą sobie tu jeździć po prostu po tym polu. Ja dzisiaj nic nie nagrywam, bo ten bydlak znowu będzie chciał mnie przejechać. Stoję gdzieś w bezpiecznym miejscu. Co masz? Co zabierasz małe? Kask. Będzie jechał japa, to go założę. Poczekaj. Albo mnie rozjedzie, albo pęknie ze śmiechu. I znowu parę sekund w plecy. To co, kończymy Baja Poland. Ostatni OS. Skończyliśmy. Ciepło jak zawsze. Mnóstwo kurzu. Mnóstwo piachu. Piach jest wszędzie. Dosłownie wszędzie. Ze względów bezpieczeństwa kręciłem w hełmie. Tym razem nie chciał mnie rozjechać, albo mnie nie zauważył po prostu. Może nie mam już celownika. Teraz jedziemy na metę, rozdanie nagród i kończymy Baja Poland. Wracamy do domu z naszym Sangyeongiem Muso Grand. Dzięki, pa! Marka. Jak debile, nie? Jak debile.